Panie marszałku, jeszcze jedno pytanie, panie ministrze, do tego, co pan powiedział. Wpływ inflacji na sprawy związane z wypłatami i płacami, co pan powiedział. Proszę powiedzieć nam, czy założony próg inflacji miał wpływ na to, co dotyczy planów wydatków poszczególnych instytucji, które są zapisane tam, tak jak mieliśmy na posiedzeniu Komisji Budżetu, NIK-u czy innych, GUS-u, czy założony próg inflacyjny miał wpływ na plan wydatków poszczególnych instytucji. Dziękuję bardzo, panie senatorze. Bardzo proszę, panie ministrze. Szanowny panie marszałku, wysoki senacie. Tak jak już powiedziałem, że nie ma jakiejś takiej bezpośredniej konieczności waloryzacji. Co do założeń poszczególnych dysponentów części budżetowych, to oni robią to sami, szacując wewnętrznie swoje potrzeby, zwłaszcza w zakresie wydatków bieżących. Padła tutaj kwestia Najwyższej Izby Kontroli. Według mojej, według mojej najlepszej wiedzy, część budżetowa Najwyższej Izby Kontroli w Sejmie nie ulegała jakimkolwiek zmianom. Dziękuję bardzo, panie ministrze.